No i właśnie kończę swoje 50-minutowe poranne cardio. Teraz lecę na dół na zrobić sobie śniadanie. Zobaczycie moją słynną jajecznicę z cynamonem. No, dzisiaj właśnie mam tutaj zamiar nagrać takiego dla Was vloga. Pokażę, jak to u mnie wygląda, opowiedzieć Wam trochę o treningu, ostatniej mojej chorobie, jak się leczyłem, jak trenowałem, czy to było dobre rozwiązanie, czy może nie, oraz trochę o przygotowaniach. To lecimy. No i jesteśmy właśnie u mnie w kuchni. Jak widzieliście, zrobiłem 50 minut cardio. I teraz moje śniadanie. Jeżeli chodzi o tą słynną jajecznicę, może od razu wrzucę tutaj film. Wykonuję ją tak, z 340-350 gram białek jaj. Dlaczego tak dużo? No bo teraz jestem przed zawodami i totalnie zmieniłem swoją dietę, ale to jeszcze dokładnie opowiem w dalszej części materiału. I do tego idzie jedno żółtko. No i teraz wszystko wlewamy na patelnię, aby dobrze rozprowadzić. No i tutaj używam takich przypraw jak imbir, troszeczkę kardamonu, no i spora ilość tutaj idzie cynamonu. Taką jajecznicę mieszam, nie ścinam bardzo tego białka, żeby nie było aż takie wysuszone. Później daję to wszystko przeważnie w pojemnik. Powiem Wam, że dla mnie na przykład w smaku już jest świetna, bym mógł ją zjeść taką jak jest. Jeżeli ona jest taka lekko słodkawa, ale to pod względem cynamonu, dlatego tutaj tego nie żałujcie. I to wkładam sobie w taki pojemniczek szczelny, najpierw żeby ostygło, potem zamykam i wkładam do lodówki. Następną teraz kwestią są płatki owsiane. Też je szykuję dzień wcześniej, wsypuję do miski teraz tak. 65 gram płatków owsianych. 63. Ok, i do tego leci teraz kawa rozpuszczalna. Akurat nowa jest. W granicach tak gdzieś około 5 gram. Gramów. Czy nie wiem, jak to tam się teraz ostatnio mówi. Ok. Słodzik. Wiem, że jest niezdrowy. Wiem, że nie powinienem. No ale cóż. Lubię po prostu od czasu do czasu. Nie używam tego cały czas. Teraz w okresie redukcji właśnie do tej owsianki często lubię. Możecie dosypać tak samo tutaj odżywki białkowej, świetnie się nadaje, no jednak ja mówię, teraz wyrzuciłem odżywkę, to też dalej opowiem dlaczego. I lecą tylko dosłownie jajecznica, już jest słodka, więc dwie tabletki. To wszystko teraz zalewamy wodą. Ok, teraz w międzyczasie jak się zaparzy, trochę pomieszam. Dlaczego takie śniadanie teraz szykuję? Po prostu rano kręcę zazwyczaj teraz cardio. Cardio 60 minut. Wykonuję je w pracy, bo pogody mamy jakie mamy, też mnie rozłożyła ostatnio ta choroba. Dlatego jak ja sobie przygotowuję dzień wcześniej, płatki tak samo już w pojemnik mam gotowe. Raz z rana jadę do pracy, bo akurat pracuję jako trener personalny, więc wskakuję na bieżnię. Wykonuję swoje aeroby. Po aerobach tylko szybko wodą zalewam sobie płatki, czekam dosłownie 3-4 minuty, w międzyczasie się idę umyć, wracam, płatki już są zaparzone, wrzucam tylko swoje jaj, białka jaj, no i mam pełnowartościowy posiłek. Wyrzuciłem tutaj odżywkę białkową, ze względu, no mówię, już mam ten okres 2 tygodni do zawodów, dlatego staram się jak najmniej z niej korzystać, bo po prostu odżywkę wypijając automatycznie bardzo szybko przeze mnie przelatuje, staje się głodny. Taka jajecznica ma te same wartości odżywcze, a po prostu zapycha mnie na spokojnie 2-3 godziny, nie odczuwam w ogóle głodu, dlatego takie moje rozwiązanie. Spróbujcie tą jajecznicę naprawdę, bo jest świetna. Tak samo jeżeli lubicie rozpuszczalną kawę, ta owsianka też jest naprawdę bomba. Oczywiście wolałbym tutaj dosypać odżywki białkowej, bo smak ma jeszcze lepszy, no ale cóż, trzeba sobie radzić w tym okresie. Jedyne co, no to słodzik, bo jak wsypiecie samą kawę rozpuszczalną, nie dosypiecie słodzika, ewentualnie jakiegoś erytrytolu, ksylitolu, no to nie wiem, czy to zjecie, bo jest strasznie gorzkie, no i nie należy do najsmaczniejszych, że tak powiem. Dobra, owsianka mi się troszeczkę zaparzyła. Jeszcze taki mój mały trik. Zawsze wybieram troszeczkę, co prawda to jest duża łyżka, ale mniejsza niż standardowa, żeby ten posiłek mi trochę zajmował dłużej jego zjedzenie. No i teraz wrzucamy nasze białka jaj do płatków. Widzicie, troszeczkę wody jeszcze jest, bo jajka trochę
obecnie. Ok. No i teraz to wszystko ładnie mieszamy. Jeszcze automatycznie te jajka dobrze już są z przyprawami, z cynamonem, z imbirem, który fajnie tutaj też rozgrzewa. Mi naprawdę smakuje, bo takie połączenie nawet są przyprawy do kawy. Także teraz jeszcze te jajka łapią smak. Tego wszystkiego się też zmiesza. Naprawdę świetne. Tylko mówię, no słodzik niestety nie jest za zdrowy, ale bez niego raczej nie zjecie. Chyba że odżywka białkowa, która polecam, jeżeli możecie, wychodzi świetne. Wtedy na przykład jakaś czekoladowa, czy o smaku jakiegoś ciasteczka. No i tak właśnie wygląda owsianeczka tutaj z białkami jaj. Niech spróbuję od razu. Tak myślałem, jest świetna. Dobra alternatywa dla omleta. No i jest oczywiście to posiłek na ciepło, bo zalałem tutaj wodą gorącą. Także polecam i później przejdziemy dalej. No i okej, pokazywałem Wam rano, jak wygląda teraz mi śniadania. Jest to zazwyczaj omlet albo taka owsianka z białkami jaj. Teraz chciałem trochę opowiedzieć o chorobie, bo ostatnio mnie złapała, jak sobie z nią poradziłem. Jeżeli chodzi, może od razu powiem o różnego rzeczy typu na przeziębienia, te proszki. Naprawdę to nic nie warte, nie polecam. Jeżeli chodzi o skład, możecie zobaczyć, jest tylko paracetamol. Więc polecam tu, jeżeli już coś, to kupić czysty paracetamol. Do tego zawiera jeszcze sacharozę, sód, asparta, jeżeli chodzi o Wixi, jeżeli chodzi o tutaj Gripex Zachod, tak samo sacharoza, aspartam. Wypiłem może dosłownie 3 saszetki, strasznie mnie po prostu wydało, źle się po tym czułem, a choroba i tak za bardzo nie ustępuje, więc zdecydowanie polecam czysty paracetamol, ewentualnie tutaj jakąś herbatę. Natomiast taka jedna z najlepszych rzeczy, która tutaj była u mnie, występowała, to jest witamina C i naszej kwas askorbinowy. Zdecydowanie polecam, jest to jedno z najlepszych, co mogło się przytrafić tutaj. Dzięki tutaj Obamka za rady dotyczące właśnie tutaj tego stosowania, bo on mi w sumie tak podsunął pomysł. Już nieraz słyszałem o niej, ale jako nigdy nie zebrałem się, żeby kupić. Kupowałem zazwyczaj zwykłą witaminę C w tabletkach, jednak skusiłem się na tą. Możecie ją dostać przeważnie w sklepach ze zdrową żywnością. Pół kilo, dałem za pół kilo 15,30. Więc teraz możecie łatwo sobie przeliczyć, w aptece kupicie na przykład 100 tabletek, jeżeli dostaniecie tysiączki, dacie około 20, 25, nawet 30 zł za 100 tabletek, a tutaj pół kilo macie za 15. Czyli tutaj byście 500 tabletek mieli. Jest naprawdę świetna, jest w proszku, możecie sami dobierać dawki i teraz właśnie. Jeżeli chodzi o taki okres tutaj przeziębienia i na stałe tak włączyć do swojego planu, polecam około 2-3 gram maksymalnie dziennie wystarczy, możecie do śniadania w jednej porcji wrzucić. Jeżeli chodzi o taki okres przeziębienia, kiedy już Was złapie te infekcje, polecam tutaj takie dawki większe stosować, około 2-3 gram nawet. I co godzinę, co dwie godziny, żeby nawet dojść dziennie do takiej dawki 20, nawet 25 gram i zobaczycie, że to przeziębienie, ta choroba ustąpi. Mi naprawdę pomogło, co prawda antybiotyk dodatkowo stosowałem, ale 2 dni stosowania tej witaminy zjadłem mi co prawda około 30 gram, przez 2 dni, sorry, około 40 gram, ale naprawdę mi pomogło, więc polecam. Witamina C, tak wygląda, nie wiem czy złapie ostrość. Może jeszcze tutaj gdzieś wrzucę zdjęcie w tym albo w tym rogu. Ok. Teraz jeżeli chodzi o treningi w tym okresie. Powiem Wam, że no nie było to za rozsądne z mojej strony. Od razu mówię. Jeżeli macie lekkie przeziębienie, witamina C i możecie jeszcze jakiś trening tutaj robić. Mnie już złapało naprawdę porządnie. Była to gorączka. Było to mocne przeziębienie, zatoki zapchane. Jednak przygotowuję się do startu, postanowiłem nie odpuszczać rano, tylko w sobotę odpuściłem, później kręciłem cardio z rana, robiłem siłówkę, później jeszcze dorzucałem interwały. No powiem Wam, że to jednak była głupota. Po prostu organizm był tak wyczerpany, te treningi nie były takie intensywne, ledwo co po prostu dawałem radę zrobić trening z tych interwałów, to schodziłem na 4. Organizm dość, że męczył się z tą chorobą.
to jeszcze dodatkowo mu dokładałem tutaj aktywność. No i była to głupie z mojej strony, teraz już wiem, teraz bym to rozegrał inaczej, po prostu ściąłbym ilość kalorii, ale trening bym odpuścił zdecydowanie, bo ćwiczyłem tutaj, może jeszcze powiem, full body workout wtedy robiłem, bo splitu nawet nie byłem w stanie, wykonywałem jedną serię na przykład na klatkę i już totalnie czułem po prostu, jak mi odpuszcza cały organizm, już się buntuje. To jeżeli chodzi o chorobę, no to z takich najważniejszych rzeczy to było to. Jeżeli chodzi o leczenie, treningi zdecydowanie odpuszczamy. Odnośnie może teraz mojego treningu, ćwiczę dalej splitem. Jeden dzień jest to siłówka, później robię split, łączę na przykład klatkę tutaj z bicepsem, plecy z tricepsem, barki z nogami. Tak to mniej więcej wygląda. Jeden dzień robię siłówki i jeden dzień robię taki full body workout, żeby zaangażować tutaj całe ciało, bardziej dopompowujący. Dziś na przykład robiłem barki z nogami, teraz ćwiczę bardziej intuicyjnie, już nie skupiam się na tym ciężarze, bo po prostu na przykład przy nogach, jak miałem cel dociągnąć do końca redukcji 100 kg na 5 powtórzeń, jednak już czuję po prostu, jak mi nogi puszczają, zawsze w dwójce mi jakiś ból łapie mnie skurcze, dlatego teraz z ciężaru po prostu troszeczkę zeszłem, staram się trzymać jak największy, jednak głównym takim celem jest intensywność. Intensywność staram się trzymać na cały czas na jak najwyższym poziomie. No i mówię, ale tutaj jeżeli chodzi o ćwiczenia, bardzo je modyfikuję, bardziej teraz jest trening intuicyjny. No, sami zobaczycie, jak to na przykład wyglądało dzisiaj. Teraz wam przedstawię taki krótki trening. No i okej, dzisiaj chciałem wam przedstawić swój trening barków i nóg. Wykonałem go na mojej, jakbym tak powiedział, pierwszej siłowni, w której tak naprawdę wszystko się zaczęło. Oprócz domowej, to taka publiczna moja była pierwsza siłownia. Jako pierwsze poleciało wyciskanie tutaj szczęgielek na ławeczce siedząc. Jeżeli chodzi o ciężar, tak jak już mówiłem w poprzednich, nie skupiam się tak bardzo. To była seria taka już bodajże druga. Robię nie do upadku mięśniowego, czyli zawsze zachowuję zapas tego jednego, dwóch powtórzeń. Teraz i stopniowo progresuje ciężar. Teraz możecie zobaczyć, wziąłem 30, pokusiłem się, bo czułem taką lekką moc w ten dzień. I tak samo wykonuję tutaj łokcie, staram się prowadzić w jednej linii. Szczęgielki skierowane są lekko do środka, kciuki się schodzą. Jak możecie zobaczyć, już było ciężko, dlatego odkładam, nie robię do upadku mięśniowego. Jako drugie, tutaj mój pierwszy trener, z nim robiłem trening, polecił takie ćwiczenie, zaproponował, dlatego skorzystałem. Przenosimy sztangę za głowę i przed głowę, nie do wyprostu, tylko lekko unosimy ją nad głowę. Naprawdę świetne ćwiczenie, pompuje barki niesamowicie, spróbujcie. No i tutaj jest właśnie Artur, którego zobaczycie już na Mistrzostwach Śląska. W klasyku forma jest naprawdę kosa. Tutaj film nie oddaje tego w takiej, jak jest w rzeczywistości. Jako drugie tak samo Artur tutaj zaproponował wznosy na bok, ćwiczenie izolowane w oparciu, świetnie wchodzi, też możecie spróbować. Kolejne zrobiliśmy w takiej serii łączonej, wznosy na wyciągu, w lekkim pochyleniu tułowia. Trochę za duży ciężar sobie tutaj wziąłem, odczułem to już w pierwszej serii tak naprawdę, no ale później już zmniejszyłem. I to zrobiliśmy z podciąganiem sztangi wzdłuż tułowia, szerokim nachwytem, bo muszę tutaj się skupić bardzo na bocznym aktonie, który mi naprawdę odstaje. Już naprawdę dużo poprawiłem, ale jako kolejne w serii łączonej wznosy sztangielek na boki w opadzie tułowia, tutaj w siedzeniu, też świetne ćwiczenie, naprawdę polecam, można troszeczkę oszukać. I to tak samo w serii łączonej z przyciąganiem linek na wyciągu górnym, to już bardziej takie na dopompowanie na koniec. Cały trening, mówię, był dosyć intensywny, seria za serię. W tym okresie już końcowym nie ma czasu na jakieś dłuższe przerwy. No i później przeszedłem do nóg, ale tutaj tylko zrobiłem tak naprawdę wyprosty i wypychanie na suwnicy, ale zajechałem się totalnie. Wyprosty tak samo zacząłem od mniejszego ciężaru. Tutaj pierwszą serię bodajże nawet wykonałem 25 ruchów. Później stopniowo progresowałem ciężar. Skończyłem chyba, jeżeli chodzi o wyprosty, na 20 powtórzeniach, niżej nie zszedłem. No i teraz na suwnicy to było zabójstwo. Zrobiłem około 10 serii
Tak samo powtórzenia, nie liczyłem, nie robiłem do takiego kompletnego upadku mięśniowego, ale jak po 10 serii schodziłem z sumnicy, to uwierzcie mi, że zrobiło się ciekawie. No i na koniec jeszcze zrobiłem brzuch i 15 minut interwału. Okej, jeżeli chodzi jeszcze teraz o całokształt mojej diety, tutaj może trochę opowiem. Jak zauważyliście, teraz właśnie ta owsianka leci. Wyrzuciłem odżywkę białkową tutaj ze śniadania, bo dodawałem tam 10 gram do omleta sobie. Wyrzuciłem płatki po treningu owsiane, gdzie jadłem płatki owsiane ze śliwkami suszonymi i odżywką białkową. Zamieniłem to teraz na zwykły, standardowy posiłek, czyli tam ryż, na przykład basmati z brązowym, plus do tego tutaj kurczaka, aby jednak ten organizm się troszeczkę pomęczył ze strawieniem tego, bo odżywka białkowa, jak wypiłem z płatkami, tutaj przelatywała przeze mnie od razu, a tutaj jednak organizm musi się trochę pomęczyć z strawieniem tego i wydatkować tutaj jeszcze dodatkowe kalorie. Dlatego teraz taka mała zmiana weszła. Wyrzuciłem właśnie tą odżywkę białkową, wyrzuciłem te zasiadania, bardziej bazuję teraz na produktach tutaj, właśnie mięso, ryże, żeby organizm jednak każdy posiłek musiał się pomęczyć ze strawieniem i wydatkował dodatkowe kalorie. Teraz bardziej idę w monotonię, czyli rano, jak widzieliście, takie śniadanie wygląda, lubię to omlet, później cztery posiłki praktycznie wyglądają tak samo, czyli tam ryż albo makaron, 200 gram kurczaka, warzywa, 5 gram oliwy, albo oleju kokosowego, albo oleju lnianego. No i na kolację to zazwyczaj odżywka białkowa i orzechy tutaj, na przykład włoskie albo laskowe, 15 gram. Czyli jak widzicie, dosyć monotonnie, ale no mam nadzieję, że to poskutkuje i tutaj jednak tą formę uda mi się zrobić, bo teraz wszystko jest pod znakiem zapytania. Dlaczego tyle kurczaka? Praktycznie teraz wychodzi mi około 800 gram na cały dzień. No bo tak jak mówię, wyrzuciłem odżywkę, chciałem tutaj wyrównać ten bilans po prostu, dlatego tyle tego mięsa. Jednak powiem, że w tym okresie tutaj już końcówki tak zrobiłem, wychodząc już na okres masowy, później na roztrenowanie, później okres masowy, na pewno zmniejszę to mięso, bo powiem wam, że strasznie trochę się czuję taki wydęty, jednak z tego mięsa jest trochę za dużo, organizm się męczy ze strawieniem tego. Dlatego no, nie polecam po prostu takiej ilości na co dzień, tam 800 gram, kilo. Zdecydowanie przed tym miałem przez cały okres 450 gram w sumie mięsa. No dochodziły jeszcze jaja, odżywka białkowa, ale mięsa tutaj już więcej nie jadłem, bo wiadomo też jest to szerowane po prostu chemią kurczaki. Dlatego no, mówię, nie polecam po prostu w takim okresie. Teraz kiedy muszę, ok, ale tak to zrezygnuję z tego, z powrotem zejdę maksymalnie do pół kilo dziennie, to jest taka wystarczająca ilość według mnie, a lepiej dostarczyć to po prostu odżywką białkową, tutaj jeszcze jajami lub innymi źródłami białka, na przykład ryba, gdzie jest lekkostrawna, bo kurczaki, tak jak wspomniałem, są strasznie faszerowane. No i myślę, że to by było na tyle. Takie odnośnik moich tutaj przygotowań oraz jak sobie poradziłem z tą chorobą, jak teraz trenuję. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie, bo naprawdę lubię nagrywać dla was materiały. Tylko żebym wiedział po prostu, co najbardziej potrzebujecie, w co tutaj celować. Czy jak tutaj właśnie opowiadam trochę o chorobie, czy o jakichś aerobach, czy jak dieta tutaj u mnie wygląda. Chętnie mówię, zadawajcie pytania, a ja dla was będę nagrywał kolejne materiały. Także pozdrawiam.